Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to draft, którego nie było znowu jakiś czas. Ale nie martwmy się z tego powodu, ponieważ dzisiaj będzie draft. No właśnie, jaki będzie dzisiaj draft? Otóż zastanawiałem się dosyć spory czas, jaki mogę zrobić draft. I ostatecznie doszedłem do konkluzji, że nie mam pomysłu i będę wybierał tak jak leci. Genialny content na tym kanale. W takim razie, jak widzicie, wszystko się sprzedało, co jest dosyć dziwne, bo nie pamiętam sobie, jak nam poszło w ostatnim drafcie. Chyba tak nawet. Wszystko się sprzedało, mamy 16,5 tysiąca, także na bogato, moi drodzy, na bogato lecimy. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i spróbujemy wbić, kurczę, nie wiem, 17, 9, 26, 260 łapek. Nie wiem, czy wam się uda, zobaczymy. 15 tysięcy końców właśnie zostało zapłacone. 4-3-3, 4-3-2-1. Tak jest. Tak jest, okej. Sergio Ramos. Jest to dosyć niecodzienny wybór, ale wezmę obrońcę na sam początek, ponieważ jest to zapewnienie dobrej defensywy w obronie. Napastnik. Przydałby mi się Toty Suarez. Czy to będzie Mertens? No dobra, może być Mertens. Nie jest to jego najlepsza karta, ale okej. Ronaldo. Po prostu jest Aza. Jest Ronaldo. Biorę cię. Idziesz do naszego drafta. Bale. Najlepiej inform Bale. Serio, jest Mkhitaryan. Dobra, jest Willian. Dobra, niech będzie Willian, bo on jest taki, powiem wam, taki wiecie, HP, Iniesta, Cross, Kante. Dobra, wezmę Kante, bo ma bardzo ładne, tutaj będzie miał zgranie z Willianem, także coś, taka mała chybrytka chyba nam się szykuje, jest Gundogan, także Coutinho. Coutinho, zdecydowanie Coutinho. Tu już jest, będzie przepiękny link tutaj, już to jest. Teraz potrzebny nam jest Cross, Iniesta, też może być, to nie jest to wersja Toty, ale zobaczcie. Plus 3, dobra, może nie tak to miało wyglądać. Co nie zmienia faktu, że jest nawet okej w tym momencie. Środkowa obrona, poproszę. Dobra, nie o to mi chodziło. Lewa obrona, tutaj bym widział Jordiego Albe lub Marcelo lub Felipe Luis. Dobra, pewnie, czemu nie? W większości jest to znowu Liga Hiszpańska, ale Dani Alves, kurczę, dobra, weźmiemy Bellerina. No szkoda tego Alvesa, no ale no zgranie, trzeba patrzeć też na zgranie. Może być hard. Dobra, mam 89 oceny ogólnej, także nie jest póki co najgorzej. Firmino Baines, który na szczęście niestety nic nam nie da, ale będzie do podwyższenia ratingu. Chiellini, Neymar, o tak, o właśnie tak, zrobimy teraz cyk. O, plus 4, 90 ratingu, patrzcie to. Co za czar. Potrzebowałbym jakiegoś może Toc Vertonghen, bo w ogóle Toców, ani jednego Toca jeszcze nie trafiłem w draftach. To jest dramat, jest tyle Toców do trafienia i ani jednego jeszcze nie miałem w draftach. Co to ma znaczyć? Nie podoba mi się to. Bramkarz, jest Mandanda, brawo Loris! Okej, tylko że on mi... No dobra, weźmiemy Lorisa i naprawdę, jak tu będzie Vertonghen, to będzie idealny draft. Tylko na razie na to się niestety nie zapowiada. Potrzebny mi... Nie... Środkowy obrońca z Ligi Angielskiej, Marcelo, Otamendi. Vertonghen, ale to nie ta wersja. Teraz kto będzie lepszy? Otamendi raczej nie. Dobra, weźmiemy Lorisa na się Vertonghena. Boże, co ja wykonam, już sam nie wiem. Plus 15 do zgrania. Potrzebujemy jeszcze... Nie wiem, naprawdę, nie wiem kogo. Może Suarez, chyba Suarez będzie jedyny, który tu nam się przydaje. Mamy Fellainiego, jest... Naprawdę, nie wiem już kogo wziąć. Dobra, czy coś tu nam się jeszcze trafi? Proszę, nie Fekir. Eden Hazard. Dobra, może być Eden Hazard, powiem wam, że plus 2 do zgrania i jeszcze jakbym teraz tutaj cyknął minus 6. No dobra, no na razie nic o to nie poradzę. Ostatni wybornik będzie Draxler. Dobra, jak widzicie, draft jest naprawdę bardzo fajny. Myślę, że na spokojnie tutaj jeszcze wycisnę 100 zgrania. Proszę bardzo, Mourinho zasiada na ławce trenerskiej. I ogólnie powiem wam, że jest serio fajny, ten draft, tylko szkoda, że tego Ronaldo nie mam gdzie wsadzić. Dobra, także mamy 189, tylko jeszcze raz szkoda, że tu nie mogę tego Ronaldo nigdzie wcisnąć, bo troszeczkę mnie to tutaj boli. Dobra, wiecie co, Ronaldo będzie naszym super zmiennikiem. Liczę na niego, że w razie gdyby Hazard coś źle robił albo Willian, to Ronaldo będzie tam, żeby nas wspomóc. I myślę, że jesteśmy gotowi, raczej nic już nie będę zmieniał, bo nie mam już naprawdę żadnego pomysłu. Także, pierwszy mecz, mam nadzieję, że nie ostatni. Startujemy! Okej, pierwszy mecz mamy z Polakiem, także ostatnio dosyć sporo Polaków nam wysypuje, trzeba to przyznać, bo ostatnio też miałem nawet ładny wysyp. Martial na napastniku, jest Pogba, Eden Hazard, ogólnie bardzo fajny skład. Eden Hazard, dobre teraz zagranie, Willian. O, jest Hazard, dobrze. Do środeczka, tak jest. Eden Hazard, sam! Broni Oblak, jakim prawem? Dobra, jeszcze Neymar, wskakuj, dobrze. Cyk, dobra, to nie był dobry pomysł, ale mamy już drożdż. Willian, zagranie do Edena Hazara. Hazard.
Dobre zejście, tu jest rzut wolny! Dobrze, bardzo dobrze. I kim go wykonamy? Może być William, czemu nie? Bra, moment, William z rzutu wolnego. Ponad jednak, nie ponad murem. Mamy rzut rożny po raz kolejny, dobra. Azar. Azar! Co? Nie, no przecież ja pierdzielę, tak sobie ładnie podbił. I serio, akurat z wykończeniem miał największy problem, no to już paradoks totalny. Neymarito. Dobrze. Nadal dobrze, Neymar, fantastyczne zagranie, William, no nie, no nie z lewej, no. Okej, Vertonghen, nie pochwalam takiego zachowania, Martial do środka, nie! No przecież to jest pierwszy strzał i już wszedł. Wspaniale, wspaniale, a ja się zastanawiałem na tym, czy brać Vertonghena czy kogoś innego, no po prostu, o. Dobra, rozumiem, znaczy nie rozumiem. Ale trzeba wracać, nie ma żyje, nie możemy w pierwszej rundzie odpaść, no tak źle już nie może być, William. I nie z lewej nogi, znowu, no wow, po prostu wow. Czemu tylko Bellerin został z tyłu? Zagranie, do Pogby. Co moja obrona robi? Halo? Dobra, William, musisz coś tu zrobić, stary, no Jezus Maria, dobrze, masz szczęście, bo już naprawdę chciałem cię bluzgać tutaj przy wszystkich. Chyba zaraz to zrobię, Neymar. Fantastyczne zagranie, William. Teraz możesz z lewej nawet, pozwalam ci. William, no nie. Zaraz tego Ronaldo wpuszczę, serio, bo to jest jakiś dramat. Dobra, Iniesta z rzutu rożnego. Neymar. Może dobiegnij, biegnij, biegnij. Azar, musisz, musisz. Dobra, to będzie, czuję, że to będzie bardzo ciężki odcinek, już to naprawdę widzę. Biegłem, naprawdę, przyznam, biegłem tym Azardem, żeby wziął piłkę, żeby nie tracić czasu. To on zrezygnował, ale pomyślał, a dotknę, będzie śmiesznie, będzie przezabawnie, naprawdę. Dzięki, Eden. W tym momencie rozbawiłeś całą publikę, która nas ogląda. Neymar. Neymar! Dobra, lećmy teraz sami, zaczekamy, aż tutaj Ramos pełni może jakiś błąd. Dobrze, Neymar, tak jest? Zejdź w lewo. Nie teraz, za późno. O Boże, dajcie mi siły, naprawdę, dajcie mi siły, bo zaraz nie wytrzymam. Jak widzieliście, statystyki strzałów są dosyć wyrównane. Z tego właśnie powodu William, schodzisz, bo mnie dosyć denerwujesz w dzisiejszym odcinku. Wejdzie Cristiano Ronaldo, ale na atak naturalnie, żeby tutaj poskromić każdego. I Ronaldo, wierzę w ciebie, bo naprawdę już, jak nie w niego, to już w nikogo innego tak naprawdę, także... No, lecimy. Neymar, leć sam, dobra, podanie, Cristiano. Ten odgrywa do Neymara, leć Neymar, zejdźmy go do środka, dobrze. Jeszcze raz. Tak jest, ładnie wykiwał Neymar. Sam musisz, to musi wlecieć. O, słupeczka, tak jest, 1-1. Wreszcie wpadło, Boże, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ile już było tych strzałów, ale... Masakra, naprawdę masakra. Wreszcie Ronaldo razem z Neymarem i mamy 1-1. Już naprawdę liczyłem, naprawdę już czułem, że ta piłka nawet nie wpadnie, bo jak już widziałem, że leci w stronę słupka, to już naprawdę pad by wyleciał. Poleciałby pad w tej wewte, ale na szczęście udało się zmieścić tę piłkę w siatce. Mamy 1-1. Jeden Azar, dobre teraz zejście. Azar, sam! Jednak nie. O nie, nie. Szesnaście strzałów, 8 celnych. No i co z tego? Co z tego mam? Jezus, Alvin zaraz rozpłacze się na wizji. To jest dramat, to jest naprawdę dramat. Nie wiem, pewnie będę musiał siebie za to obarczyć, bo to co robili zawodnicy to jest jedno, ale czasami moje decyzje były nieprzemyślane, ale serio. Jak to jest, że jak ja mam naprawdę bardzo ładnie wyglądający skład na papierze, to przegrywam. I będziesz grał na czas. Granie na czas, o tak. Serio, nie wiem co powiedzieć, bo kurde. Złota paczka pierwsza. Co tu będzie, moi drodzy? Czy może świecący zawodnik? Czego ja oczekuję? No mówiłem, dosłownie przed tym jak się zaczął odcinek, mówiłem, oho, może, mam nadzieję, że to nie będzie ostatni, ostatni mecz przed tym, haha. No to nieźle. Dobra, mamy nawet szansę na Totsa, bo jest, kurczę, jeden z świecący zawodnik. Czy to będzie Tots, moi drodzy? Ależ emocje! O, no dobra, także odcinek nie wyszedł chyba tak jak powinien wyjść, powiem wam. Ale no co, no nie będziemy się martwili na zapas, może następnym razem pójdzie lepiej. No wątpię. Co jest mimo faktu, jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Wiem, że może był krótki ten odcinek, niestety. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Zostaw komentarz, napisz, Alvin, ale jesteś słaby.
ograłbym cię jak dziecko. Zostaw subę, jeżeli jesteś nowy, zostaw łapkę, jeżeli film ci się spodobał. Do usłyszenia, trzymajcie się, no i na razie.